Cześć moje drogie, co powiecie na nowy projekt? Na projekt partnerski projektu Zero z kolorówką. Już Was chyba kiedyś się pytałam i dużo dostałam odpowiedzi w komentarzach, dostałam mnóstwo odpowiedzi w wiadomościach na Facebooku na przykład, co mnie bardzo, bardzo cieszy, że podeszłyście do tego bardzo pozytywnie i myślę, że taki projekt ma sens, ponieważ jak się coś zużywa, no to trochę się skupiamy bardzo, nawet zbyt bardzo na tych kosmetykach i nie sięgamy po resztę, a pielęgnację ja lubię taką rozbudowaną, trochę tego, trochę tamtego, trochę tego, trochę tamtego, więc postanowiłam, że będą bardzo proste trzy zasady. Po pierwsze, minimum, co ja mówię, minimum, maksimum 5 produktów, nie więcej, żeby nie było zbyt chaotyczne, to żeby nie było zbyt dużo tych rzeczy, tylko 5 kosmetyków. Druga zasada, różne kategorie, nie tylko pielęgnacja twarzy, ale i włosy, ciało, po prostu co tam jest potrzebne w danym momencie, to wyjmuję. I trzecia zasada, to średnio update raz na miesiąc. Myślę, że to powinno wystarczyć. Ten projekt będzie też fajną bazą, takim sitem, też do przesiania dobrych kosmetyków i tych trochę gorszych kosmetyków. I to nie będzie coś na wzór pierwszego wrażenia, bo za przeproszeniem pierwsze wrażenia są do dupy. Bo dzisiaj jest źle, za tydzień, dwa ja Wam powiem, że to jest zajebisty kosmetyk i ja go uwielbiam, ja nie mogę żyć bez niego. Albo w drugą stronę, tu dzisiaj było piękne, cudowne, a za dwa, trzy dni powiem, że nie, no kurde, to nie jest dla mnie, to w ogóle, co to jest, co ja myślałam, dlaczego ja Wam taki filmik zrobiłam. I naprawdę pierwsze wrażenia są dla mnie no, takim trochę kiepskim podejściem do recenzowania, bo co ja Wam mogę powiedzieć po pierwszym użyciu? Że coś mi twarzy nie spaliło? No to chyba jedynie tyle. Mam już wybrane 5 kosmetyków, które używam sobie od czasu do czasu po niej sięgam i stwierdziłam, że będę kontynuować trochę dłużej. I o tych kosmetykach ja Wam chyba jeszcze o większości nie wspominałam, więc to będzie też taki fajny myślę miesiąc do testowania i powiem Wam już tak naprawdę konkretnie, czy ja to uwielbiam, czy to zrobiło różnicę w pielęgnacji, czy to się przydaje, czy ja Wam to mogę polecić, czy lepiej po prostu ominąć i dajcie sobie spokój, kupcie coś innego. Zacznijmy od czegoś do włosów. Mówię czegoś, bo to tajemniczo zabrzmiało. To jest serum łopianowe, które używam już od jakiegoś czasu, jak widzicie. Używam regularnie, 3 razy w tygodniu. I mogę Wam powiedzieć, że blisko miesiąc używając to, ja już widzę pierwsze efekty. Po pierwsze, jest 100 milionów baby hair. Wszędzie. Nie tylko tutaj gdzieś z przodu, ale jak robię przedziałek i psikam tym 2-3 razy, zależy, to po prostu sterczą tutaj takie żołnierzyki, dosłownie dziesiątki w takiej linii. I tak centymetr dalej, tak sobie wiecie, psikam, robię te przedziałki i widzę, że naprawdę po miesiącu te włosy mi odrastają porządnie. Co do wypadania włosów, no jak już coś obumarło miesiąc, dwa temu, no to niestety to wypadnie, to już się nie da tego zreanimować i to nie zmartwychwstanie. No niestety, jak już coś obumarło, cebulka obumarła, to musi wypaść, ale na to miejsce rosną nowe włosy, to jest dobra wiadomość. I wydaje mi się, że włosy mi podrosły przez miesiąc. Sporo. Pochwaliłam się mojej szwagierce, ona stwierdziła, że chciałabyś, nie? Na pewno nie. Nie, wydaje mi się, że mi te włosy trochę podrosły i jest spora różnica. Także póki co jest dobrze. Jak będę bliżej dna za miesiąc, to Wam powiem coś więcej na ten temat. Teraz kosmetyk do pielęgnacji twarzy. To jest marka, którą ja uwielbiam. Dosłownie to już jest bliskie adoracji, bo tam nie ma nic takiego specjalnego, co by mi się nie sprawdziło, poza jednym kosmetykiem, który po prostu nie jest dla mojej skóry i używam go dość rzadko, ale używam na przykład na dłonie. Jest to serum z retinolem roślinnym i to jest serum liftingujące, które naprawdę po kilku użyciach widać pod palcami, czuć, że ta skóra jest bardziej gładka, makijaż wygląda lepiej, inaczej kosmetyki się wchłaniają, inaczej robią swoją robotę. Naprawdę widać tą różnicę po kilku aplikacjach już. Używam w dopadkach od czasu do czasu i teraz chciałabym poużywać to troszeczkę bardziej tak regularnie, żeby sprawdzić, jak faktycznie ten kosmetyk się sprawdza. Używany tak dość często, bo tak od czasu do czasu to też takie, powiedzmy, jest to takie używanie jak te pierwsze wrażenia. Bardzo podobnie. I powiem Wam dokładnie, jak to będzie wyglądać po dobrych kilku tygodniach. Także to jest pierwszy kosmetyk do pielęgnacji, uzupełniający tamtą pielęgnację, którą mam już w rotacji, nie rotacji, w projekcie Zero. I drugie serum, które też będę używać prawdopodobnie na całą twarz,
a z tego to powodu, że mam rozwalone opakowanie. Jedno serum z marki Mokosz do twarzy mam takie samo, olejowe, w projekcie Zero. Chcę zużyć, już naprawdę wiele mi nie zostało. To jest serum pod oczy i nie będę używać je tylko w tej okolicy, tylko po prostu ja sobie na Bugatto pojadę i wszędzie teraz smaruję, bo to jest tak cudowny kosmetyk. Ja nie lubię tego typu kosmetyków, bo ja mam wrażenie, że po pierwsze te kosmetyki nic nie robią, po drugie tylko leżą na buzi i skórę zapychają, po trzecie separują kosmetyki od skóry, więc nic się dobrze nie wchłania, roluje się i tam inne cyrki się dzieją. I, no i po prostu po tam, nie wiem, kolejny palec, że to nic nie robi na twarzy i że jest mi to bardzo zbędne, to jest darmowe, takie darmowe wydawanie pieniędzy na coś, co się u mnie nie sprawdza. Te kosmetyki zmieniły moje zdanie i naprawdę jestem mega z nich zadowolona, więc to będzie trochę częściej w tej rotacji, bo będę chciała go też niedługo wrzucić do projektu i zużyć, bo niestety nieszczelne opakowanie nie sprzyja świeżości kosmetyków. Kolejny kosmetyk też do pielęgnacji i jest on mi teraz trochę potrzebny. Po pierwsze, u nas w domu to się grzeje na maksa. Nieważne, czy jest plus 10, czy minus 20 na zewnątrz, jest po prostu na zegarze, na piecu ta sama temperatura. No dziadki już swoje prawa mają, im jest wiecznie zimno. Potrzebna mi taka maska nawadniająco nawilżająca z Douglasa. Bardzo ją lubię. W niedużej ilości naprawdę daje świetny efekt na drugi dzień. Po prostu skóra jest o 120% pociągnięta za uszy, do góry. Jest napompowana wilgocią, jest niebiańsko, taka milutka w dotyku, taka nawodniona, nawilżona, wygładzona i przez dwa kolejne dni nie potrzeba mi grama kremu, wystarczy zwykłe jakieś delikatne serum, jedna, dwie kropelki i jestem gotowa do pójścia spać. Po drugie, używam Dermamelan w tych miejscach strategicznych, gdzie mam przebarwienia, gdzieś tutaj na środku również, więc w tych miejscach potrzeba mi też troszeczkę ekstra pielęgnacji, takiej mocno nawilżającej, regenerującej, bo po prostu ten krem ma też właściwości destrukcyjne na skórze, on skórę mocno złuszcza, podrażnia, więc coś takiego się przydaje. Sprawdzone, fajne, bardzo lubię. Na przykład z pielęgnacją z Mokosz mi świetne kombo daje i ja jestem po prostu tak napompowana na drugi dzień, że nic więcej nie trzeba, żaden botoks i inne wypełniacze są niepotrzebne. I ostatni kosmetyk w tej rotacji to jest olej z czarnuszki. Kupicie w Rossmanie za 4 zł. Użyłam go chyba raz i póki co wiem, że włosy nie są sztuczne, poliestrowe, sztywne, ale błyszczące. I nie są też takie dziwne w dotyku. Czasem te włosy są takie bardzo suche w dotyku po takich olejkach. To właśnie nie ma miejsca tutaj. Włos jest mięciutki, elastyczny, nabłyszczony, nie jest absolutnie podobny do takich sztucznych poliestrowych włosów i jest podatny pod stylizację i wygląda naprawdę bardzo zdrowo i też działa tak zapobiegająco przeciw puszeniu. Także to jest naprawdę super. Ja mam włosy wysoko porowate, to są cholernie trudne włosy do ogarnięcia, ale przy tej pielęgnacji z Artishock myślę, że daje na razie radę. Nie były to włosy też prostowane, bo widzicie, mają tutaj swoją tą taką świńską strukturkę, jak świński ogonek, są takie pomiętolone. Tak chcą, tak mają, nie kombinuję tutaj nic na razie z prostownicą. I ten olejek naprawdę po jednym razie zrobił dobrą robotę. Wydaje mi się, że się fajnie sprawdził. No i mała pojemność, 20 ml, jak się nie sprawdzi, to łatwiej się zużyje niż taką butlę setkę na przykład. Dobrze, i to jest moja piątka w tej rotacji. Na tą chwilę będziemy robić update za jakiś tam miesiąc, plus, minus, zobaczę, jak się wyrobię z czasem i jak będę mogła to wrzucić. I potem będziemy sobie mówić jeszcze raz o tym, o tych efektach, jakie osiągnęłam. I potem pójdziemy do szuflady. Ja tam sobie zrobię taką małą rekonstrukcję w międzyczasie. To, co mi jest niepotrzebne do tego projektu, wrzucę do tyłu. Czyli perfumy, jakieś zapasy, cienie, co już mi się nie mieszczą w tamtej szufladzie. I będziemy sobie oglądać to, co mam, co jest mi potrzebne w danym momencie. I maksymalnie te 5 kosmetyków sobie wybiorę do używania w międzyczasie, gdy zużywam te kosmetyki też z projektu Zero. Bo to jest mój taki główny cel, zużywanie, a projekt Zero to jest takim właśnie projektem partnerskim, takim, w którym mogę używać kosmetyki i wybierać sobie to w międzyczasie, to co bym chciała
niedługim czasie też zużyć. Dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy Wy macie też takie swoje projekty, co tam chcecie zużyć i co w jakimś innym koszyku jest, w takim projekcie partnerskim. Ja się wkręciłam w to naprawdę na maksa i zużywanie kosmetyków kolorowych i pielęgnacji to jest naprawdę dla mnie coś przyjemnego, swobodnie, naturalne tempo, bez pośpiechu, powoli. Człowiek się wkręca, nawet nie zwraca uwagi, że to jest jakiś projekt, że to chce zużyć. Po prostu biorę to, mam w jednym pudełeczku złożone wszystko i będzie stać drugie pudełeczko, albo wrzucę do tego pudełka, może tam się zmieści jeszcze to, co tutaj sobie wybrałam teraz i będę używać oczywiście też w międzyczasie. Dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo słoneczka, radości i widzimy się w następnym filmiku. Pa!